Uwaga! Niniejszy film zawiera słowa, które ogólnie uznawane są za niecenzuralne. Jeśli chcecie, żeby dzieci się ich nauczyły, to je zawołajcie. Witajcie! Czasami ludzie śmieją się ze stand kiedy ci mówią, że ich praca nie jest wcale taka prosta. Jaka praca! Przecież to tylko wymyślanie dowcipów. Zrobienie filmu akwarystycznego na YouTube może nie jest tak skomplikowane jak wiele filmów czołowych youtuberów. Nie potrzeba tu sztuki aktorskiej, kostiumów, plenerów czy podobnych rzeczy. Czasami w ogóle nie trzeba nic robić, wystarczy sobie kupić suby. Potem jest trochę zgrzyt, bo trzeba odpowiadać na setki w cudzysłowie komentarzy pod filmem od osób o obco brzmiących nazwiskach. Przeważnie są to komentarze w stylu, świetny film, oby tak dalej i to w różnych językach. I mogą się one zarówno odnosić do zmiany wody w akwarium, jak i filmu o przerzucaniu gnoju na polu. Ale każdy robi, jak chce i jebać oszustów. Mnie to zwisa luźnym porem. Żeby powstał mostartowy film, potrzeba kilku rzeczy. Najpierw zdrowie, ale to przemilczmy. Następny jest pomysł. I tu wcale nie jest łatwo. Tu powiem, jest wyjątkowo trudno. Są trzy podstawowe tematy akwarystyczne: updates własnych zbiorników, filmy poradnikowe i filmy o testach ogólnie pojętego sprzętu akwarystycznego czyli filtry, lampy, zbiorniki, ale też pokarmy, chemia i tym podobne. Update'y są najprostszymi filmami i może je generalnie robić każdy akwarysta. Więc ja oczywiście też je robię. No i tu się pojawia pewien drobny problem techniczny. Ile razy w tygodniu można pokazywać ten sam zbiornik i jeszcze do tego powiedzieć coś ciekawego, czego się nie mówiło dzień wcześniej? Ale czemu codziennie pokazywać zapytacie? Tu wyłazi problem oglądalności. Sam uczciwie przyznaję, że choć kiedyś nie zwracałem na to takiej uwagi, to teraz cieszę się, kiedy więcej ludzi mnie ogląda i więcej subskrybuje kanał. Ale subskrybuję z własnej woli, a nie za kasę. Oczywiście cieszę się z dwóch powodów. Po pierwsze, i to podkreślam, bo jest to najważniejsze, cieszy mnie, kiedy komuś się podoba to, co robię i da temu wyraz subskrybując kanał. To znaczy, że chcę w przyszłości zobaczyć następny film, a to już jest dla mnie bardzo ważne, bo daje impuls do dalszego tworzenia. Ja też kiedyś miałem pierwszego, drugiego i dziesiątego subskrybenta. Teraz, na dzień dzisiejszy, jest was prawie 11 tysięcy. Ludzie. To się w pale normalnie nie mieści. Jakby mi się pod domem 11 tysięcy ludzi zgromadziło, to, to to, bym z psem na spacer nie mógł wyjść. Jak sobie zobrazuję, że nowo powstający stadion ŁKS-u w mieście Łodzi ma mieć 18 tysięcy miejsc, to większość by zajęli moi widzowie. Tylko nie wiem, co ja bym na tym stadionie robił. Drugi powód mojej radości jest przyziemny. Więcej ludzi oglądających moje filmy to więcej pieniędzy z reklam, które ukazują się w trakcie oglądania. Dla tych, którzy myślą, że to jakieś kokosy, są w błędzie. Na dzień dzisiejszy YouTube ocenia moje potencjalne przychody z reklam na około 112 zł miesięcznie. Ci którzy teraz się roześmiali, proszeni są o natychmiastowe opuszczenie pomieszczenia. Przy okazji zaznaczę, że dostanę tą kasę dopiero na dzień dziecka, bo YouTube nie wypłaca pieniędzy poniżej 300 zł. Ale to oczywiście jest też powód do pewnego rodzaju radości. Stąd to pytanie o ilość update'ów w tygodniu. Żeby utrzymać oglądalność trzeba robić filmy. Stwarza się pewnego rodzaju przymus. Oczywiście można się temu oprzeć i robić dwa filmy w roku, tylko dlatego, że mieliśmy akurat wenę. Problem weny jest również bardzo istotny. Jeśli ma się ją rzadko, to kicha. A jeśli jej się nie ma, a kręci się filmy, to już kicha totalna. Z noworocznym postanowieniem wykombinowałem, żeby robić jeden film w tygodniu. Wierzcie mi, że to bardzo duże wyzwanie dla takiego leniwca jak ja. To tyle o update'ach. Są łatwe do zrobienia, bo zawsze mamy nowy materiał. Gorzej, że w zbiornikach się niewiele zmienia w ciągu miesiąca, więc niektórzy napierdzielają te update'y na siłę i tak szczerze to nic nie mając do powiedzenia. Rozwiązaniem jest posiadanie wielu zbiorników. Można wtedy update'ować sobie na zmianę i zachować ciekawość i zainteresowanie widzów. Następnym rodzajem filmów są poradniki. Tu już jest totalna kicha. Podstawą dobrego kanału na YouTube jest to, żeby widz kiedy na niego wejdzie znalazł to czego szuka i żeby potem był absolutnie spełniony. Więc 90% akwarystycznego YouTube'a kręci poradniki na wszystkie możliwe tematy akwarystyczne. Okej. Okay. Ja też to robię, przecież nie powiem, że nie. Tylko że temat poradników już dawno jest zamknięty. Tu już wszystko było. Więc te porady się powtarzają i każdy rozsądny akwatuber to wie. Ale wie też, że zanim widz zada pytanie wujkowi Google, dlaczego moja ryba robi cienką kupę, to na jego kanale już dawno powinien być film pod identycznym tytułem. Bo jeśli widz znajdzie to na jego kanale, to nie pójdzie na inne kanały. Ech ta wstrętna konkurencja. Trzeba z nią walczyć? Uczciwie albo nie. Czy Mozart walczy z konkurencją? Pewnie, że tak. Ale u mnie odbywa się to wyłącznie w uczciwy sposób, jakością wiedzy przekazywanej i formą tego przekazu. Nie, nie siedziałem godzinami i nie zastanawiałem się, jak te filmy mają wyglądać. Po prostu stwierdziłem, że nudny przekaz jest nudny, aż mi się chce wyjść z kina, proszę pana. I wychodzę, że tak zacytuję dialog z rejsu Marka Piwowskiego. Do pomocy przy produkcji filmu zaangażowałem więc najlepszego pomocnika, jakiego mam, czyli moją chorą wyobraźnię. Może to dar, a może przekleństwo. Nie mogę oglądać reklam w telewizji, bo wtedy się uruchamiam. Reklama ubezpieczenia samochodu, rozmawiają dwa gołębie, a ja czekam kiedy na ten samochód narobią. Bo jest to logiczna konsekwencja życia gołębia. Nasrać na samochód. Nie. One rozmawiają o jego ubezpieczeniu. Albo zmieniam sobie w głowie teksty idące na żywo w reklamach. Nie, z pewnością nie chcielibyście tego słyszeć. Albo. Dobra, bez cytatów. Dlatego też moje filmy mają inną formę niż na większości kanałów. I z tego jestem bardzo zadowolony, bo jest to coś, co mnie od innych odróżnia. Walić konkurencję. I cieszy mnie, że to gdzieś tam ze mnie wyłazi samo z siebie i nie muszę się zmuszać pisząc scenariusz filmu. Przed sekundą dowiedziałem się, jak zapisać się na siłownię, kiedy nie można w pandemii normalnie ćwiczyć. Nie można. Chyba, że jest się zawodowcem. A jak zostać zawodowcem? Składamy podanie do PZPL, płacimy 50Z i zostajemy członkami kadry. Tak, ja też nie wiedziałem, co to jest PZPL. To polski związek przeciągania liny. Tylko Polak potrafi to wymyślić. Ja powinienem stand-upy pisać, a nie wam tu o glonach czy o akwariach opowiadać. Ale czego się nie robi dla wiernych widzów? Świństw się nie robi i nie okłamuje się ich. Bo jak mówiła moja mama, kłamstwo ma krótkie nogi. W tym miejscu chciałem zaznaczyć, że nie miałem na myśli żadnej konkretnej osoby niskiego wzrostu o krótkich nogach. Drugie służby zaznaczyłem, więc mogę zameldować wykonanie zadania. Tak więc poradniki już wszystkie były, ale i tak każdy myśli, że jest pierwszy, który na to wpadł. Niestety po prostu nie sprawdził ilości filmów na ten temat. Ktoś mi ostatnio wspomniał, że nakręciłem jakiś poradnik, bo zostałem zainspirowany jakimś innym filmem, który ktoś inny niedawno stworzył. Ale tak nie jest, nie oglądam cudzych produkcji, szczególnie poradników, żeby nie mieć pokusy do pójścia na łatwiznę i zrobienia plagiatu. To nie znaczy, że nie oglądam akwarystycznego YouTube'a. Czasem zerknę, ale tylko jak ktoś pokazuje swój zbiornik, no i czasem kogoś lubię posłuchać. A powiem, że niewielu jest takich. Ale po tylu latach ze zbiornikami niezbyt mnie interesują rady innych, choć mogą być bardzo mądre. Więc poradniki są tematem zamkniętym. Można je robić i nawet trzeba, ale w którymś momencie dochodzimy do wniosku, że następny poradnik będzie nosił tytuł: Jak poprawnie wrzucić toster do akwarium? Czarny humor. Uwielbiam. Więc robi się te poradniki, robi robi i robi, aż pole do popisu się skończy. Więc jeśli ktoś pod tym względem chce mi zarzucić, że brakuje mi tematów, to ma trochę racji, ale to zarzut do każdego Aquatubera. Bo każdy szanujący się kręciciel ruchomych obrazków w 8K ma na swoim kanale porady. Tak samo jest z filmami o rybach, roślinach, krewetkach i innych kosmitach w zbiorniku. Jest ich określona ilość i tyle filmów można nakręcić. Oczywiście, wynajduje się nowe odmiany, sztucznie uprawia czy też hoduje, ale dzieje się to rzadko i na tym bym popularności kanału nie budował. Trzecim rodzajem filmów akwarystycznych są testy. Żeby kręcić filmy na ten temat, trzeba albo być bardzo bogatym człowiekiem albo zostać twarzą jakiegoś sklepu lub producenta akwarystycznego albo też zostać pracownikiem albo właścicielem takiego sklepu albo firmy. Bogaci ludzie przeważnie są skąpi, więc zanim wydadzą własne pieniądze wolą, żeby ktoś jakąś rzecz za nich przetestował. Więc podejrzewam, że w akwarystyce nie ma jakichś super milionerów, chyba, że z takimi długami. To jest możliwe. Pracownicy albo właściciele firm akwarystycznych się zdarzają. Tu oczywiście mamy tą łatwość skręcenia filmów testujących produkty, ponieważ mamy do nich darmowy dostęp. A że sprzętu i innych rzeczy akwarystycznych powstaje wiele, więc tematów akwarystycznych raczej nie zabraknie. No, nie można powiedzieć, że ci koledzy idą na atwiznę. Ja też jakbym miał okazję chociażby pomacać taką ilość sprzętów, to pewnie bym się skusił. Ale nie wiem, jak z rzetelnością filmów. Może super. I tylko ja mam takie myśli czarne? Po prostu trochę się boję, że jak firma zakupi gówniane filtry, które się sypią, leją, przeciekają, tłuką jak dziki w bęben i kupią ich 200 sztuk, to raczej firma będzie się starała je po cichu sprzedać. Nie będą się pojawiać w filmach ich szefów lub pracowników. Mogę się mylić. Czekam na film, w którym usłyszę... Kupiliśmy mnóstwo gównianych filtrów. Takiego badziewia to nie widział. Zalegają na magazyn, ale są tanie, więc przybywajcie tłumnie. Wiem, podniosą się głosy, że sklep Tolka Banana jest uczciwy i on sobie nie życzy, żeby takie rzeczy mówić, bo to są pomówienia i informacje wyssane z brudnego palucha. Ale jak mówiła moja babcia, to nie koncert życzeń. Ale rzeczywistości nie przeskoczysz, nawet jak będziesz kłamał jak Goebbels. Zawsze przyjdzie jakiś z mongolskimi oczami i pokaże ci mroki średniowiecza. Ale wracając do tematu, osoby związane zawodowo z akwarystyką mają po prostu łatwość w tworzeniu tego typu filmów. Dostają też do testów rzeczy, które dopiero się pojawiły na rynku. Czyli do nowości, zwykły. Przeciętny akwatuber im w tym względzie nie podskoczy, bo nie ma jak. Trzecia grupa, która kręci tego typu filmy, to akwaryści związani pewnego rodzaju umowami z konkretnymi firmami lub sklepami akwarystycznymi. Nie trudno ich nie zauważyć, bo nazwy tych firm ciągle się pojawiają w ich filmach. To nie zarzut, to wynik umowy. Oni też dostają za darmo sporo sprzętu akwarystycznego do testowania. Przeważnie po teście mogą zatrzymać testowany produkt. Jest to typowy barter. Aquatuber płaci za towar swoim filmem, pokazaniem logo firmy, wymienieniem firmy itd., więc wbrew wszystkiemu nie dostaje tego za darmo. Jeśli myślicie, że firmy wymagają, aby o ich produkcie mówić ciepło, to się mylicie swego czasu, kiedy miałem jeszcze taki pomysł i zaczynałem, jak kilku innych kolegów, od nawiązania współpracy z różnymi firmami w celu załatwienia sobie trochę sprzętu w zamian za testy, też firmy pisały do mnie, czego oczekują. Nigdy nie było tam wzmianki, aby o nich mówić dobrze ani o danym produkcie. Często podkreślano, aby test był rzetelny. No i tu misio się zesrał w teczkę. Stawiamy się w roli biednego akwarysty, który dostał do przetestowania grzałkę. Grzałka jest do dupy. Chłodzi i świeci w nocy. Licznik Geigera się przy niej wzbudza. Firma chce rzetelnego testu. Wynik: Grzałka jest do dupy. Akwarysta kręci rzetelny film o dupnej grzałce. Firma pisze do niego maila. Jesteśmy zachwyceni pana filmem. Cieszymy się, że w taki sposób zareklamował pan naszą dupną grzałkę i naszą firmę jednocześnie. Cieszymy się, że możemy dalej podsyłać panu nasze produkty do równie rzetelnych testów. Mistrzu, oby tak dalej. Jakaś dziwna myśl się rodzi w mojej głowie, że ten biedny akwatuber zastanowi się dwa razy, czy zrobi rzetelny film? Bo jakoś tak podejrzewam, iż rzeczona firma po takim filmie przestanie odpowiadać na maile i skończy się strumyczek darmowych produktów. I runie misterny biznesplan. Jak tu takie rzeczy rzetelnie kręcić, jak się ma w planie produkcję swoich koszulek i kubeczków z nadruczkiem? Obrzydliwe zdrobnionka. No i jeszcze skąd brać prezenty na konkursy dla widzów? Oczywiście każdy liczy na to, że przysłany sprzęt będzie ok i mózg nam się moralnie nie będzie wieszał. I tak przeważnie jest. Żeby zrąbać w filmie jakiś produkt, trzeba mieć ugruntowaną pozycję na rynku akwarystycznym. A nie sądzę, aby któryś z akwarystów YouTubeowych taką miał. A jeśli tak myśli, to muszę rozwiać jego nadzieje. Pozycje ugruntowują wyłącznie widzowie i to nie ci kupieni z Korei czy paragwaju to że firma pypeć coś wam przysyła to nie znaczy że od jutra nie może zrezygnować z was bez słowa spier dziękuję i nie wyobrażajcie sobie że macie umowę z jakąś firmą na wyłączność tu też możecie się boleśnie rozczarować i kłótnie będą i wyzywanka i bitewka na małe sztachetki jeszcze obrzydliwsze zdrobnioneczka tak, to prawda, w mojej karierze też było kilka filmów z testami kilku produktów z różnych firm. Ale zarzuciłem ten pomysł właśnie dlatego, że wolę jednak nie mieć moralnych wątpliwości. Co zrobić? Człowiek popełnia błędy. Jeden kręci filmy dla firm akwarystycznych, a inny sika do akwarium. Ja mam tylko to pierwsze na sumieniu. Dlatego teraz tych filmów z testami jest u mnie mało. Pojawiają się tylko wtedy, kiedy coś zakupię, albo dostanę w prezencie od któregoś z akwarystów. Czy żałuję, że w tą stronę nie może się rozwijać mój kanał? Jakoś nie za bardzo. Być może to jest zadufanie, ale mam wrażenie, że rzuciłbym kapać na podłogę i nakręciłbym o nim lepszy film niż wielu posiadających kasę i profesjonalny sprzęt nagrywający w 11K. Wzrosło z 8K do 11K, bo mi się w pokoju ociepliło. Znowu grzeją. Ale mogę być trochę zadufany. Zawsze powtarzano mi, że należy w siebie wierzyć i chrzanić to, co inni gadają. No z tym drugim się nie do końca zgodzę, bo lubię mądrych i zabawnych ludzi słuchać. Ale wiem o co im chodziło. Jak masz jakiś cel, to się ogarnij i go realizuj. Niniejszym zakończyłem omawianie trzech podstawowych tematów akwarystycznych, na jakie można się natknąć w internecie. A kto się najczęściej natyka? Zegarmistrz. Taki suchar. Jak pomysły na filmy. updatey czy też poradniki to są akwarystyczne suchary. Ja też je kręcę i się wcale tego nie wstydzę. Taki jest trynt, panie a trendowi przeciwstawiać się nie należy, bo w bramie zahaczą i po mordzie natłuką. Oczywiście staram się, aby oprócz tego typu filmów yy, ukazywało się na moim kanale coś, że tak powiem, od autorskiego. Stąd pomysł na taśmy prawdy, stąd kilka filmów z cyklu Biuletyn, stąd wprowadzenie doktora Staska i podobne pomysły. Staram się bywać też na targach i pokazywać to, co na nich widziałem, ale generalnie wali tam komerchą z rzadka przemieszaną z pasją i... To mnie boli. I dlatego też pewną niechęć do podróży wywołuje. Nie wierzę w akwarystów przyklejonych 24 godziny do szybki i nie robiących nic innego. Akwaryści żyją jak inni ludzie, to jest tylko hobby. Dlatego kiedy piszę scenariusz, staram się, aby treść była w formie przystępnej dla wszystkich. To po pierwsze, po drugie, staram się omijać wulgaryzmy, bo podobno słuchają mnie dzieci, a mój głos je usypia. Nie chciałbym, aby potem pierwszym słowem po przebudzeniu było słowo niecenzuralne. A jeśli już musi jakieś paść, to albo w domyśle, albo jest wypikane, albo zmiękczone do przysłowiowego motyla noga. Dziś jest bez cenzury, ale o tym uprzedzałem na początku filmu, a i tak mi się wydaje, że to wszystko jest prawie jak z kościelnej ambony. Tak więc pomysły na filmy są w większości narzucone przez to hobby, ale chyba każde hobby tak ma, że tematy są jednakowe i trudno z czymś nowym się pojawić. Już na samym początku swojej pseudokariery doszedłem do tego wniosku i postanowiłem zamiast treści postawić na formę. To trochę jak Witkacy ze swoją czystą formą. Kiedyś go się zapytano, co to jest ta czysta forma. Odpowiedział mniej więcej tak. Czysto forma to jest, panie, tako forma, która jest cesto Nie wiem, dlaczego odpowiadał gwarą podhalańską. Albo tak miał, albo mnie się pomieszało. Niemniej, zmiana formy przekazu informacji była moim pomysłem na coś nowego. Chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że mi się to udało, ale to nieprawda. Co tu po nadziei, jak licznik subów daje wynik prawie 11 tysięcy. To fakt, że mi się udało. Żadna tam nadzieja. Nie jestem przy nadziei. Halo, szpital? Gazy mi odeszły. Chyba wody? Nie, gazy. Skąd dzwonisz do wcipnisiu? Z gazowni. Załóżmy, że wpadł na genialny pomysł. Na przykład, że dziś mam chęć ogromną nakręcić film o moczarce. Zauroczyła mnie bestia. I co mam zrobić? Jak mam ją w akwarium, to biorę kamerę, statyw, laser, wiertarkę udarową, gogle i sapogi i kręcę jakąś ilość ujęć pływającej moczarki. Ale co, jeśli nie posiadam moczarki? Muszę się posłużyć statycznymi obrazami ściągniętymi z internetu. Robię to niechętnie, bo nie lubię się posługiwać cudzymi fotkami, ale akwarysta nie ma w akwarium wszystkich ryb, roślin, glonów i tym podobnych rzeczy. Polskie internety, ale też zagraniczne mają to do siebie, że w wyszukiwarkach bardzo często wyrzucane są zdjęcia, które w tytule mają słowo moczarka, ale niestety Google nie odróżnia kontekstu. Więc na 10 zdjęć będzie 5 z jakimiś roślinami, ale podpisane pytaniem: Czy to jest moczarka? Ja wiem, jak wygląda moczarka, ale czy na pewno? Mamy na pewno pięć różnych moczarek. Bądź pan mądry i pisz pan wiersze. Czy na zdjęciu jest argentyńska, kanadyjska, wąskolistna, rzęślowata, czy też może delikatna. I już się robi gorąco. A jak na zdjęciu ma być Egeria Najas, a jest Najas Gramina? Trele morele tutiturum, tutu. Jedno to moczarka, a drugie to jezieża. A zdjęcie robione stacjonarnym telefonem albo żelazkiem. I nie wiem, co to jest do cholery na tym zdjęciu. A chcę zrobić film o moczarce. Idę na łatwiznę. Zamiast nazwać film moczarka... Dam tytuł moczarki i z dyni można dać różne zdjęcia, a wymagania podobne. I tak praktycznie tylko dwa gatunki moczarki są u nas dostępne, więc szansa, że ktoś trafi na rzęślowatą jest znikoma. Uff, ulżyło, ale to tylko przy moczarce. Ale nagle zupełnie nachodzi mnie ochota nakręcenia filmu o roślinnych rarytasach. O roślinach rzadkich, za które trzeba wypierdzielić worek muszelek. Same koce z czarną ospą nie wystarczą. No i jest poprawność polityczna. Wspomniałem o Indianach, jeszcze tylko czarny skośnych oczach będący gejem i wszystko ogarnięte. Hollywood już przyjmie scenariusz. No właśnie, ja daną roślinę raz widziałem na zdjęciu i muszę dać wiarę, że to ona. I poszukać innych zdjęć, bo przy jednej fotce to jej akwarysta padnie. To coś było o kocie, a ja sobie tylko sparafrazowałem. Nie, nie przeklinam teraz. Także ładnych parę godzin trwa szukanie i weryfikowanie samych zdjęć. Czasem krócej, wszystko zależy od stopnia rady taśności rośliny. Wymyśliłem nowe słowo, rary taśność. Jakby co jestem autorem, ale zawsze jest to sporo czasu. Kiedy już mam zdjęcia, muszę posiąść wiedzę na temat danej rośliny. I tu następne schody. W polskim necie nie ma nic. W zagramanicznym jest, ale wielokrotnie trzeba tłumaczyć z tekstów pisanych wietnamskimi krzakami: Google translator, Google Translator. On jest kuźwa lepszy niż każdy kabaret. Akt dodawania wapnia regulatorów pH i bakterii ma tendencję do uzupełniania mlecznej sierści skroniowej w wodzie powiedział wujek translator kiedy go poprosiłem o przetłumaczenie prostego tekstu w języku angielskim a jakie maniany odchodzą przy chińskim japońskim koreańskim czy też chociażby rosyjskim jeszcze po rosyjsku to trochę kumam więc jest mi łatwiej ale tu też mogę trafić na stronę w języku białoruskim albo ukraińskim i cały misterny plan też wpizdu jak powiedział kolega Siarasiarzewski w drugiej części Killera bo choć cały ten zakątek posługuje się cyrylicą to jednak języki się różnią Tłumacząc z koreańskiego na przykład, połowy trzeba się domyślać i gdyby nie wiedza akwarystyczna, to człowiek by pomyślał, że czyta Kim Dong-in'a, koreańskiego poetę znanego najbardziej z powieści Ziemniaki. Zobaczcie ile wiedzy przyswajacie dzięki moim filmom. I to z ilu dziedzin. A tak już wiecie, że mają tam Kim'a, poetę piszącego o bulwach w glebie. Kiedy już wiadomości z kilku źródeł są przetłumaczone, trzeba je zebrać do kupy i dojść do wniosku, że tu kurcze nic do niczego nie pasuje. Że wymagania tej rośliny są skrajnie różne w różnych miejscach internetu. Albo, że czasami, pomimo różnych języków, powtarzają się słowo w słowo. I to są kolejne godziny pracy. Dobrze, że mnie to interesuje, bo inaczej bym się straszliwie zanudził. Niemniej, często trafiam na wyjątkowo ciekawe informacje. Kiedy już mam je jakoś ogarnięte, muszę stworzyć coś, co nazywam scenariuszem. Nie jest to tylko tekst, który słyszycie w moich filmach. Taki scenariusz zawiera też informacje, które rzeczy i w jaki sposób muszę zaakcentować, jakiej formy wypowiedzi w danej chwili muszę użyć i kiedy na przykład zrobić pauzę. A pauza jest po to, żeby później po nagraniu, kiedy następuje obróbka audio, wstawić na przykład jakiś efekt, który wyjątkowo wymyśliłem i pasuje do wypowiedzi, albo zrobić pauzę, bo kolejna kwestia ma być wypowiedziana przez doktora. Staska. Lepsza pauza niż potem siedzieć nad programem do obróbki i próbować dokonać genialnie precyzyjnego cięcia wypowiedzi. Więc lepiej iść na łatwiznę i zrobić pauzunię. Kolejne zdrobnionko. Kiedy tekst jest gotowy i kilkakrotnie przeczytany, można przystąpić do nagrania. Zapytacie, po co tyle razy czytam tekst? Żeby jak najmniej błędów zrobić podczas czytania. Oczywiście błędów się nie ominie. Pomimo wielokrotnego czytania tekstu, czasami jest wyjątkowo ekwilibrystyczna zbitka słowna którą jest bardzo ciężko poprawnie przeczytać. Następna trudność to nazwy po łacinie. Nie znam łaciny, więc aby nie robić błędów, musiałem skorzystać ze strony, która tłumaczyła, jak wymawia się poszczególne głoski w zależności, jaką mają kolejność. Nie jest to jakieś mega trudne, że tak powiem, to żadna magia, ale trzeba było to ogarnąć. Niektórym się nie chce, a mnie się chciało, bo nie lubię przekazywać czegoś błędnie. Kolejnym problemem są nazwiska i to nazwiska zagraniczne, nie tylko angielskie. Nie wszystkie nazwiska są jakoś ogólnie znane, dlatego też czasami nie wiem jak poprawnie przeczytać dane nazwisko. Tu podpieram się Google Translatorem i jego wymową audio. Nie zawsze to daje odpowiedni rezultat, ale jak znamy pochodzenie naukowca na ten przykład, możemy dopasować wymowę do języka jego miejsca urodzenia. I to wszystko muszę ogarnąć, zanim usiądę przed mikrofonem i zacznę czytać. A takie to wszystko miało być proste. A miało być tak pięknie. Sporo rzeczy, które są trudne albo nieznane ogólnie, są przeze mnie zapisywane w scenariuszu fonetycznie. Widzi tak tego nie widzi, a dla mnie jest to znaczne ułatwienie w trakcie czytania. To tak jakby angielskie imię John napisać przez derzet. Wygląda źle, ale przeczytane jest poprawnie. I o to chodzi: o efekt końcowy, a nie o drogi, które do niego prowadzą. No dobrze, mamy tekst, mikrofon włączony, słuchawki na uszach, mineralna naszykowana, jak mi zasknie w otworze gębowym i już można startować. <laughs> tak, taki żarcik. Wcześniej trzeba wyeliminować wszelkie dźwięki w tle. Wszystkie spodziewane dźwięki, więc najpierw trzeba zamknąć okno, żeby nie słychać było sąsiada, który upierdliwie nawołuje pod oknami jakąś maryśkę, choć żadna tu nie mieszka, i tramwaj, który tłucze po szynach co parę minut. Potem trzeba wyciszyć telefony i oddalić je od mikrofonu, żeby nie słychać było kiedy w sposób tajny łączy się z centralą i podaje położenie mojej karty. Ja tego nie słyszę, ale mikrofon to wyłapie. Potem ogarniam zbiorniki, żeby przypadkiem woda w nich nie bulgotała. Na końcu ogarniam psa i kota, wskazując im miejsca pobytu i przekazuję nakaz zamknięcia się na pół godziny. Kiedy już to wszystko zrobię, można w komputerze odpalić program Audacity, którym się posługuję i... Można przystąpić do nagrywania tekstu. Audacity jest darmowym, a jednocześnie bardzo fajnym programem. Ma dużo wtyczek, dużo efektów i wiele rzeczy może w nim zrobić nawet mało obeznany miłośnik obróbki audio. Ja oczywiście zanim zacząłem z niego korzystać tak trochę poważniej, obejrzałem w internecie przynajmniej kilkanaście tutoriali. Wielu rzeczy domyśliłem się sam i na wiele rzeczy sam wpadłem, ale czasami trzeba się tutorialem podeprzeć. Bo po co wyważać otwarte drzwi? No chyba, że są to drzwi do lasu. Wtedy wiadomo, że to pogrzyby. Jeśli w filmie ścieżka audio ma na przykład 20 minut, to nie zdziwcie się, że nagrywa się to około godziny czasu. Przeważnie nie uda się przeczytać całego tekstu bez błędów. Trzeba pomylony tekst odczytać na nowo. Czasami się człowiek po prostu rozkaszle na dobre i też trzeba przerywać. Już nie mówię o sytuacjach, kiedy w trakcie nagrywania sąsiad postanowi powiercić trochę dziur. Najpierw w słuchawkach słyszę wiertarkę sąsiada, Potem mojego psa sygnalizującego, że sąsiad zaczął się przebijać do śródmieścia. Potem słychać szczekanie wszystkich psów w klatce, które odpowiadają mojemu w szczekach niecenzuralnych. A na końcu słychać kota, który w panice ostrzeżony przez psa próbuje się ukryć i nie zawsze mu się to udaje bez zrzucenia czegoś na ziemię. To wszystko przedłuża proces nagrywania. Moje nagrania więc po ich zakończeniu muszą zostać poddane obróbce. Wycinane są więc słowa niecenzuralne, kiedy się pomyliłem, wycinane są same pomyłki, wyciszane są nabierania powietrza i westchnienia, albo mlaskania czy też cmokania. Jednocześnie skracane są przerwy pomiędzy wypowiedziami, jeśli wydawały mi się za długie. Tekst, pozbawiony tych rzeczy, zostaje zapisany jako próba podstawowa. Ale to nie koniec. Teraz następuje próbkowanie poziomu szumu. I likwidacja go z nagrania. Jeśli jakiś fragment wyszedł za głośno, muszę użyć efektu normalizacji nagrania. A na koniec coś dla ucha, czyli efekt korekty graficznej rzucony na całe nagranie. Co powoduje, że głos staje się bardziej radiowy. Jeszcze bardziej radiowy? No, troszkę tak. I na tym kończę obróbkę podstawowej ścieżki audio. Jeśli nie ma już nic innego do na nagrania, to ta ścieżka jest nagrywana i potem użyta w filmie. Jeśli dogrywam inne rzeczy, czyli efekty, wypowiedzi doktora Staska, to obróbka trwa nadal, cięcie, wstawianie, efekty i tak aż do momentu, kiedy po setnym odsłuchaniu efekt nadaje się do filmu. Na nagraniu i obróbce dźwięku pęka czasem kilka godzin, a to potem jest tylko 20 minut. No czemu tak krótko? Padają pytania. <laughs> a no jakoś tak wyszło. Ale w tym momencie filmu jeszcze nie ma, jest tylko ścieżka audio. Teraz trzeba się przesiąść na kolejny program, tym razem do obróbki wideo. I tym razem jest to AVS, Video Editor. Ham, kłamliwy. Nie polecam go nikomu. Posługuję się nim, bo nie mam jakoś na razie ochoty uczyć się kolejnego programu. Ale ten naprawdę jest syficzny. Kłamie człowiekowi w żywe oczy. Aby stworzyć film, trzeba wstawić intro z nazwą kanału i outro po końcu filmu. Po środku wstawić ścieżkę dźwiękową, do której trzeba dopasować ścieżkę wideo. Czy są to nagrania, czy też statyczne obrazy. Do tego napisy, które co jakiś czas muszą się w filmie pojawić. Napisy robione są AVS-em albo innym programem i wstawiane do kolejnej ścieżki. Często używam efektów w przejściach pomiędzy poszczególnymi ujęciami lub między zmieniającymi się zdjęciami. To też trzeba zrobić. Ale AVS niczego nie ułatwia. Na przykład nie pozwala na skasowanie kilku rzeczy naraz, albo pojedynczo, albo wcale. Jak mam dwa ujęcia to pół biedy, ale jak ujęć jest 150 i musimy je skasować, to 150 razy trzeba wcisnąć delete. To tylko sprawa męcząca, ale jest w nim ewidentny błąd, który powoduje, że grafika pokazująca ścieżkę audio definitywnie mija się z samym audio. Czyli co innego słychać, a co innego widać. I to już nawet nie jest śmieszne bo nie można dobrze dopasować na przykład czasu pojawiania się napisu do tego, co mówię. Ale AVS jednak potrafi to zrobić potrafi poprawnie to odtworzyć. Ale tylko w całości, od samego początku, bo próba odtwarzania w jakimś tam innym momencie automatycznie rozjeżdża dźwięk z tym, co widać w ścieżce audio. Czyli jak coś dodaję w trakcie filmu, co powinno być w konkretnym miejscu, to muszę ten film oglądać po raz kolejny od samego początku, żeby sprawdzić czy dobrze jest to wstawione. Kiedy film jest już w całości zrobiony, to wierzcie mi, że znam go już na pamięć i już go nie lubię. A najgorsze, jeśli jakiś błąd wyjdzie dopiero po nagraniu filmu. Wtedy wszystko od nowa. Jeśli efekt końcowy jest zadowalający, to siup, wysyłamy go na YouTube'a. Tam jeszcze trochę ustawień, dopisków, tytułów, zgłoszeń, informacji, że nie będzie nic o terroryzmie i innych bzdetach. I już go właśnie oglądacie. Nowy film. Gdyby mi to frajdy nie sprawiało, to bym tego nie robił. Serio. To kupa czasu nudnej, żmudnej roboty. Przeżywając tortury, wysłuchiwania różnych ścieżek po kilkanaście razy. Ale efekt końcowy zawsze jest tym, co mnie motywuje. Coś wymyśliłem, oczami wyobraźnie widzę jak ma to wyglądać. I do tego dążę, żeby tak wyglądało, kiedy wcisnę klawisz stwórz. Film. A kiedy ktoś napisze, że docenia mój wkład pracy, to jestem podwójnie zadowolony. A każdemu, który nadal uważa, że youtuber to sobie tylko filmiki kręci, proponuję zacząć. W razie jakby co, to mogę wspomóc opieką psychologiczną. Znam ludzi. <terapia>, Terapia po pierwszym filmie też jest do załatwienia. Chciałem jeszcze powiedzieć, że ten film jest za długi. Dobranoc.